Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Słynne czasopismo medyczne Lancet opublikowało niedawno artykuł, w którym informuje, że w ciągu 40 ostatnich lat występowanie otyłości na świecie wzrosło aż trzykrotnie. No i niestety prognozuje, że tendencja ta będzie się dalej nasilać. Chciałem zapytać, czy jesteśmy skazani na epidemię otyłości? Jeśli nie podejmiemy bardzo ważnych, poważnych kroków w kwestii walki z otyłością, to na pewno cywilizacja będzie kojarzyć się z tą chorobą i to zagrożenie będzie coraz większe, ponieważ coraz więcej osób, tak jak Pan powiedział, jest otyłych na świecie. I szczególnie zagrożone otyłością z powodu cywilizacji są osoby, które mają tak zwany thrifty gen, czyli gen oszczędzania. Na przykład Polinezyjczycy. Oni mają spoczynkową przemianę materii na bardzo niskim poziomie. Póki żyli tak jak ich przodkowie, czyli żywili się głównie warzywami, owocami, sporadycznie mięso, ryby, byli szczupli. Z chwilą, kiedy wyspy Polinezji dostały się pod protektorat krajów rozwiniętych i zaczęto przywozić na te wyspy mnóstwo fast foodów, słodkich napojów, zmieniły się zwyczaje żywieniowe, zmniejszyła się aktywność fizyczna, to aktualnie Polinezyjczycy w 75% przypadków mają otyłość i połowa z nich ma cukrzycę. I to świadczy o tym, że najbardziej grożą zdobycze cywilizacji osobom, które mają genetycznie uwarunkowaną niską przemianę materii. No właśnie, powiedziała Pani o tych czynnikach cywilizacyjnych. Myślę, że należy też do tego dodać nowoczesne technologie, takie jak komputery, które sprawiają, że coraz więcej siedzimy i mniej się ruszamy, prawda? Tak, my coraz więcej siedzimy, nie tylko z powodu komputerów, które zajmują nam mnóstwo czasu i każą siedzieć, ale popatrzmy, jak wygląda nasza aktywność fizyczna w zajęciach codziennych. Kilkadziesiąt lat temu sprzątanie, gotowanie, pranie wymagało znacznie większej aktywności fizycznej niż w tej chwili. Tak więc również chętniej korzystamy z windy niż ze schodów. W wolnym czasie coraz więcej osób uprawia jakiś sport lub chodzi, maszeruje, ale ciągle jest to za mało i w porównaniu z aktywnością fizyczną sprzed kilkudziesięciu lat to jest żadna aktywność. No jednak głównym powodem narastania otyłości jest niewłaściwe żywienie. Jakby Pani doktor powiedziała, co takiego ludzie, jakie błędy popełniają w żywieniu, że tyją? Przede wszystkim powiedziałabym o częstości spożywania posiłków, ponieważ o tym wiele osób, które się wypowiada na temat otyłości, zapomina. Wielu z nas je dwa duże posiłki w ciągu dnia. Jest to bardzo sprzyjający rozwojowi otyłości zwyczaj, ponieważ duży posiłek to jest duży bodziec do wydzielania insuliny, a insulina jest hormonem anabolicznym i powoduje, że wszystko, co zjemy, łatwiej spichrzamy niż wydatkujemy. Także to i przekąski. Osoby otyłe często powyżej 50% spożytej energii mają z przekąsek. A co to są przekąski? Tłuszcz,
często nasycony, izomery trans, czyli dwa rodzaje tłuszczu bardzo niezdrowe, no i wiele węglowodany łatwo przyswajalne, które najszybciej podnoszą wydzielanie insuliny i sól. Sól również sprzyja tyciu. Tak więc przekąski są jednym z głównych czynników żywieniowych. Z innych czynników żywieniowych to jest fakt, że przemysł spożywczy stosuje łatwo syropy fruktozowo-glukozowe zamiast cukru, bo to jest znacznie tańsze. I fruktoza jest tym cukrem, który szkodzi naszemu zdrowiu, ponieważ fruktoza przyjmowana w nadmiarze z tych syropów sprzyja wzrostowi ciśnienia krwi, poprawia apetyt, podnosi kwas moczowy, czyli sprzyja rozwojowi kolejnej choroby towarzyszącej otyłości, mianowicie dny moczanowej. Nie hamuje greliny, to jest substancja, która wytwarzana jest w żołądku, która pobudza apetyt. Tak więc każdy, kto dba o to, żeby nie utyć lub jest otyły, powinien ograniczać spożycie tych wymienionych przeze mnie składników diety. Proszę powiedzieć, czy można zatem wskazać jakiś jeden składnik pokarmowy, jeden produkt, który jest głównie odpowiedzialny za otyłość, na przykład cukier albo tłuszcz? Na pewno otyłość powstaje wówczas, gdy mamy do czynienia z dodatnim bilansem energetycznym, czyli więcej przyjmujemy niż wydatkujemy. I to może być przyczyną, może być cukier, może być tłuszcz, a najczęściej cukier i tłuszcz. Z tym, że pamiętajmy, na przykład tłuszcz. Tłuszcz nasycony, czyli zwierzęcy, poprawia apetyt i sprzyja tyciu. Natomiast tłuszcz zawarty w rybach, który obfituje w kwasy omega-3, sprzyja zmniejszaniu apetytu, sprzyja obniżaniu podwyższonego wydzielania insuliny. To samo węglowodany. Węglowodany złożone, nieprzetwarzane, które zawierają dużo błonnika, zarówno nierozpuszczalnego, jak i rozpuszczalnego, przeciwstawiają się otyłości. Natomiast węglowodany łatwo przyswajalne, sacharoza, czyli dwucukier, glukoza, fruktoza, nawet laktoza sprzyjają tyciu. Czy można powiedzieć, że jedną z głównych przyczyn otyłości jest nadmierny apetyt? Tak, bo jeśli mamy nadmierny apetyt, to więcej jemy, mamy dodatni bilans energetyczny i tyjemy. Natomiast krótko powiedzieć o tym, jakie są przyczyny nadmiernego apetytu, jest bardzo trudno. Są osoby, które mają nieprawdopodobny apetyt na słodycze. I tu można wymienić nadmierne wydzielanie insuliny, nadmierne wydzielanie neuropeptydu NPY, który właśnie poprawia apetyt na słodycze. Niedobór chromu w organizmie, niedostatek serotoniny w mózgu. Czyli pacjenci zwykle mówią, że są uzależnieni od słodyczy, a to uzależnienie od słodyczy wynika po prostu z jednego z wymienionych przeze mnie zaburzeń. A może zajadają stres? Często się mówi dzisiaj, że jest to takie zachowanie kompulsywne, które ludzie zdenerwowani, zestresowani właśnie stosują. Stres jest również jedną z przyczyn otyłości. My żyjemy coraz szybciej, zwłaszcza młodzi ludzie są poddawani ogromnym stresom z racji tego, że wymagania w pracy są bardzo, bardzo duże i stres zwiększa wydzielanie kortyzolu,
a kortyzol poprawia apetyt. Czyli kolejny powód, dlaczego mamy nadmierny apetyt. Poza tym wiele osób otyłych ma depresję, ma niski nastrój i starają się poprawić, będąc w samotności gdzieś tam w domu, poprawić ten nastrój właśnie szczególnie sięgając po słodycze. Ale wracając do nadmiernego apetytu, z tych głównych przyczyn, to mamy jeszcze oprócz nadmiernego apetytu na słodycze, mamy nadmierny apetyt na tłuszcz, co zależy od zwiększonego wydzielania neuropeptydu galanina. I zwłaszcza panowie, tak jak to mówią w cudzysłowie, lubią konkretne jedzenie, czyli te potrawy, które obfitują w tłuszcz, bo ta cecha, nadmierne wydzielanie galaniny, częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Otyłość chyba jest błędnie postrzegana w społeczeństwie, jest niedoceniana przez Polaków i pewnie przez przedstawicieli innych nacji, ponieważ nie jest to tylko defekt kosmetyczny, jest to choroba. Tak, otyłość jest chorobą, z czego zdają sobie sprawę osoby otyłe, bo kiedyś prowadziłam takie badania ankietowe wśród osób otyłych i zadałam to pytanie, czy jest chorobą. Ponad 90% odpowiedziało, że tak. Jeżeli byśmy spojrzeli na osobę otyłą, która wiele lat ma otyłość, ona jest w stanie zatrudnić wszystkich specjalistów. Po prostu z otyłością kojarzy się bardzo dużo różnych chorób, ale takie najważniejsze to jest cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, kamica pęcherzyka żółciowego, jak również zwyrodnienia w układzie kostno-stawowym i niestety niektóre nowotwory, zwłaszcza te tak zwane hormonalnie zależne. I depresja. Depresja również towarzyszy otyłości. Są także bardzo niezwykłe postaci otyłości, rzadko występujące, na przykład zespół nocnego jedzenia. Osoby cierpiące z powodu tej choroby potrafią wstać kilkanaście razy w nocy, żeby szukać jedzenia. I kilkanaście lat temu uważaliśmy, że to jest jakieś opaczne zachowanie, a dziś wiemy, że te osoby mają szereg zaburzeń w wydzielaniu hormonów i to przede wszystkim musi być leczone. Na rynku mamy dziś dziesiątki, jak nie setki różnych specyfików, suplementów, terapii, diet, które mają pomóc w odchudzaniu. Proszę powiedzieć, jak w świetle nauki, medycyny, rzetelnej wiedzy wygląda skuteczna dieta odchudzająca? Skuteczne, właściwe diety odchudzające są przedstawione w rekomendacjach towarzystw naukowych, szczególnie towarzystw tych, które zajmują się dietetyką i żywieniem. Natomiast pacjentowi zawsze musimy powiedzieć jedno. Zastanów się, czy dieta, którą stosujesz, może być wzorem żywienia na przyszłość. Na przykład dieta warzywno-owocowa. Tylko pacjent je warzywa i owoce. Czy on może w ten sposób żywić się całe życie? Nie, dlatego że ta dieta nie ma pełnowartościowego białka. Wtedy, kiedy nie mamy w diecie odpowiedniej podaży białka, wykorzystujemy białko własnego organizmu, białko z mięśni, na potrzeby energetyczne, co bardzo szkodzi zdrowiu. Następna dieta. Czy dieta składająca się tylko z grejpfrutów albo tylko z ziemniaków może być wzorem na przyszłość? Nie. Dlatego też diety, te, które są
naukowo zbadane, które są racjonalne, są w tych rekomendacjach towarzystw naukowych. Następna kwestia, suplementy. Suplementów wspomagających odchudzanie jest bardzo dużo. Suplementy zawierające błonnik, zarówno rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny, wspomagają leczenie otyłości. Natomiast w kwestii innych suplementów trudno mi wypowiedzieć się ogólnie, ale one mają wspomagać odchudzanie. I na przykład, jeśli suplement, który zawiera chrom, podamy osobie, która ma dobrze nasycony organizm chromem, to ten chrom u niego nie będzie działał. Czyli również suplementy musimy wybierać indywidualnie. Poza tym w kwestii suplementów ważna jest sprawa interakcji. One wchodzą w interakcję z innymi suplementami, z lekami, a także z żywnością. Także na przykład niektóre suplementy zawierają składniki, które mają właściwości przeciwkrzepliwe. Jeśli pacjent na przykład po zawale serca otrzymuje leki przeciwkrzepliwe i pacjent bez wiedzy lekarza zakupi suplement, który ma takie składniki, no to to działanie przeciwkrzepliwe potęguje się. I takich przykładów można mnożyć. Tak więc suplement powinien być indywidualnie wybrany, a wybór powinien być skonsultowany z dietetykiem lub lekarzem. No właśnie, myślę, że wielu otyłych w Polsce nie ma dostępu do profesjonalnego dietetyka, w związku z czym chciałbym prosić Panią o przytoczenie kilku takich podstawowych zasad tej zdrowej diety odchudzającej. Zdrowa dieta odchudzająca powinna w stosunku do zapotrzebowania energetycznego danej osoby zawierać o 500-1000 kalorii mniej. To gwarantuje nam ubytek masy ciała w ciągu tygodnia od pół do kilograma. Dieta powinna mieć od 40 do 50% energii z węglowodanów. W kwestii białka powinniśmy się raczej wypowiadać w gramach niż procentach w aspekcie praktycznym. No i oczywiście odpowiedni stosunek kwasów omega-6 do omega-3, który nie powinien być większy niż 4:1. Błonnik w dietach niskoenergetycznych 25-30 gramów. Cholesterol zależy od tego, jaki poziom cholesterolu ma pacjent we krwi, poniżej 300, a u niektórych pacjentów poniżej 200 mg na dobę. No właśnie, jakie jest takie zdrowe tempo chudnięcia? Od pół kilograma do kilograma, ale to nie dotyczy otyłości olbrzymiej, bo jeśli ktoś waży 150 kg, no to on w początkowym okresie chudnięcia może tracić nawet codziennie kilogram, dlatego że początkowe chudnięcie, to takie bardzo efektywne, które raduje pacjentów, to jest właśnie chudnięcie kosztem glikogenu, czyli można powiedzieć, że pacjent w pierwszym tygodniu kuracji odchudzającej traci wodę, zwiększa się diureza i to jest główny powód chudnięcia. Natomiast potem pacjent się martwi, że gorzej chudnie, a lekarz cieszy się, że chudnie wolniej, bo to znaczy, że zaczął tracić tkankę tłuszczową. Jest lipoliza w tkance tłuszczowej i po prostu ten proces
już daje gorsze efekty na wadze. Wiele osób odchudzających się boryka się też z tak zwanym efektem jojo, czyli po początkowych sukcesach z różnych powodów waga wraca do wyjściowego poziomu. I chciałem zapytać, jak można tego efektu jojo uniknąć? Przede wszystkim trzeba właściwie chudnąć w pierwszym okresie odchudzania, czyli w tym okresie, kiedy pacjent skutecznie redukuje masę ciała. Dlatego, że jeżeli pacjent będzie stosował dietę nieracjonalną, dietę, która bardzo znacznie obniża spożycie energii, a stosowane są produkty konwencjonalne, czyli te, które jemy na co dzień, to z całą pewnością zwolni spoczynkową przemianę materii i szybko będzie tył. Taki klasyczny przykład pracy na efekt jojo to jest głodówka czy półgłodówka. Pacjenci często tę metodę sięgają, aczkolwiek jest to metoda nieracjonalna. W czasie tej metody zwalnia się spoczynkowa przemiana materii o 15-20%. Czyli po głodówce pacjent szybko jest ofiarą efektu jojo. Tak więc przede wszystkim racjonalna dieta i nie ma odchudzania, jeżeli nie ma aktywności fizycznej. Jeśli pacjent redukuje masę ciała wyłącznie dietą, to chudnie kosztem tłuszczu i mięśni. A jeśli chudnie kosztem mięśni, to zwalnia spoczynkową przemianę materii. A jak zwalnia spoczynkową przemianę materii, to będzie ofiarą efektu jojo. Pani doktor, wiele osób, które się odchudzają, nieraz odchudzają się latami ze słabym skutkiem. Jakie jeszcze rady by Pani dała osobom odchudzającym się, aby w sposób, jakby w dłuższej perspektywie czasowej skutecznie się odchudzali? Mnie boli to, że zwykle jak mówimy o odchudzaniu, to mówimy o tym, co wiele osób bardzo upraszcza i mówi: jedz mniej, więcej się ruszaj. Wśród otyłych jest całkiem niemała grupa osób, których otyłość jest skutkiem zaburzeń hormonalnych, które są często nierozpoznawalne. Na przykład zespół policystycznych jajników występujący u młodych kobiet. Te kobiety po prostu są otyłe, z otyłością brzuszną, dlatego że mają liczne zaburzenia hormonalne, między innymi hiperinsulinemię. I takich przykładów mogłabym przytaczać wiele. Czyli moja porada dla osób, które mają trudności z chudnięciem, jest prosta. Trzeba z tym problemem zgłosić się do lekarza, a najlepiej, jeśli w danym mieście jest poradnia chorób metabolicznych zajmująca się leczeniem otyłości, do tej poradni, bo tam jest szczególnie specjalistyczna pomoc dla otyłych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.